Manko, Filip Lewandowski, Mema Rocks, łapa ze mną, rozpoczęła się gronda 7, bardzo dobra walka. A dziękuję, dziękuję, poszło po mojej myśli, dziękuję bardzo. No odsłaniał się i trafiłeś tak czyściuteńko, że to był tak ciężki knockout. Tak, tak, ten lewy przestrzelony był, ale ten prawy już czekał tam po prostu i... No i trafiłem, no. Czyli od razu się zorientowałeś podczas walki, tak? Że on tak się odsłania, jak gdyby taki plan sobie na szybko przygotowałeś. Czy to było wcześniej jakoś opracowywane? Szczerze mówiąc, to podczas walki wyszło, że ten lewy mi wchodził. Tam chyba dwa razy go trafiłem, ten lewy, gdzie się zachwiał. Ale teraz akurat przestrzeliłem, no to już pomyślałem, że ten jak uciekł mi w prawo, to prawy dołożył i... Hunter z nami. Bardzo długo wstawał po tym nokaucie. Wszystko z nim w porządku? Mam nadzieję, że tak, bo to jest młody chłopak i nie chciałem tam jakieś siły wyrządzić, no ale wiadomo, że przychodząc tutaj, to wie, z czym to się po prostu liczy, co się może stać, no ale tak, no trafiłem czysto po prostu i takie są efekty, że ciężki nokaut. No. Mówi się, że nie ma lepszego uczucia dla zawodnika niż takie właśnie czyste trafienie, które nokautuje, to prawda? No, cieszę się, że, bo to jest turniej, że tak szybko się skończyło, ale też... Głupio to może zdarzyło, ale to szkoda mi po prostu też tak chłopaka. No, cieszę się, że wygrałem, ale to wiadomo, zdrowie też, nie? Tak samo i to chcę, żeby każdy stąd wyszedł zdrowy, o tak właśnie. Jak jesteś rozbity, czujesz się chyba w porządku? Widzę, że nos delikatnie obity, a poza tym jest okej. Okay. Tak, no, nos tam trafił mnie tym jednym ciosem i coś tam poszło w tym nosie. Trochę twarz, ale ogólnie jestem dobrze, pięści mam całe i... Nie jestem jakoś kondycyjnie wyczerpany czy coś, bo to nie trwało zbyt długo. Także dobry prognostyk do drugiej walki. Wszedł nam w kadr Hunter. Myślisz, że zmierzysz się z nim dzisiaj w finale, nazwijmy to? Myślę, że no jak wygram drugą walkę, to tak. Na pewno, bo jest chłop kozak bardzo i podejrzewam, że jesteśmy takimi cichymi faworytami tego turnieju. Masz na tego finału. No. Masz na niego plan, na Huntera? Szczerze mówiąc, nie. Nie mam planu. No dobra, hej przygodo, słuchaj, nie trzymam cię, idź się regenerować, no i będziemy oglądali twoją walkę. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dzięki.